No dzień dobry, witam serdecznie. Michał Sadowski, kiedy zapytałem na Facebooku, co byście chcieli od Mikołaja, powiedział, że chciałby kanał, w którym opowiadam o budowaniu marki. Nienawidzę nagrywać się na wideo, ale Cadek, ten film jest dla ciebie. Dzisiaj chciałem wam opowiedzieć o Zuzie. Zuza nie jest prawdziwa, Zuza jest troszeczkę wymysłem, jest troszeczkę zlepkiem różnych moich klientów. Natomiast najważniejsza rzecz, którą musicie wiedzieć o Zuzie, to jest to, że Zuza założyła firmę z pasji. Zuza ma pomysł na firmę, nawet więcej niż pomysł. Kiedy urodziła dziecko i poszła na macierzyński, zainteresowała się naturalnymi kosmetykami. Najpierw robiła kremy dla siebie, potem w ramach hobby dla przyjaciółek. Ale wszystkie jej powtarzały, że powinna zacząć sprzedawać te kremy także obcym ludziom, bo kremy są naprawdę dobre. Zuza zatem założyła firmę. Jest taka książka Michaela Gerbera, Mit przedsiębiorczości. W tej książce jest zdanie, że jeśli kochasz coś robić, to ostatnią rzeczą, którą powinieneś zrobić, jest założenie firmy, która będzie się tym zajmować. Bo wtedy przestaniesz to właściwie robić. Jeśli kochasz piec ciasta, zatrudnij się u kogoś, kto zapłaci ci za pieczenie ciast przez 8 godzin na dobę, dlatego że jeśli zakładasz swoją własną firmę, to raczej trzeba będzie znaleźć klientów, trzeba będzie zaplanować marketing, zapłacić ZUS-y i mało w tym wszystkim czasu zostaje na pieczenie ciast. No ale Zuza się zawzięła. Przyszła do mnie w takim razie z pytaniem. Pytaniem, które dość dużo moich klientów zadaje mi. Zadała mi pytanie: Paweł, jak zacząć? Jak przyciągnąć pierwszych klientów? Jak zacząć sprzedawać produkt obcym ludziom, jeśli do tej pory właściwie nie mieliśmy działu marketingu? Ludzie przychodzili z polecenia. Jakie kompetencje budować, jakie zadania przydzielić, kogo wynająć do tego, żeby ta firma zaczęła zdrowo rosnąć? I dziś chciałem odpowiedzieć na to pytanie. Peter Drucker, guru od zarządzania organizacjami, powiedział kiedyś takie zdanie, pod którym ja się podpisuję obiema rękami. Powiedział, że najgorszą formą zarządzania jest optymalizowanie nikomu niepotrzebnych procesów. To jest mój problem, który mam z działami marketingu w niektórych firmach. One pracują pełną parą nad rzeczami, których klienci nie potrzebują. Piszą posty na Facebooku, robią strategię social media, pracują nad nową wersją strony, robią UX-y. A sprzedaż? Nieważne, my tu mamy marketing do zrobienia. To jest wielka pułapka, na którą musisz uważać. I teraz pytanie, w jaki sposób ominąć tę pułapkę? Odpowiedź jest stosunkowo prosta. Zatrudniaj marketerów w takiej kolejności, w jakiej ludzie kupują produkt. Żeby Zuza sprzedała chociaż jeden krem, ludzie muszą się o niej dowiedzieć. Żyjemy w czasach, w których rynki to są konwersacje. Zanim kupisz cokolwiek, rozmawiasz na temat produktu, szukasz rekomendacji, czytasz. Posiadanie dobrego produktu, czy też prototypu, który ludzie już pokochali, nie jest tożsame z sukcesem rynkowym. Twoja opowieść o produkcie musi być wystarczająco przekonująca, żeby przebiła się przez szum i skłoniła ludzi do kupienia. Albo na początku przynajmniej zapoznania się z twoją ofertą, z twoją opowieścią. Pisałem kiedyś o tym w artykule Minimum Viable Audience, ja dodam to w linku do filmu. Więc pierwszą kompetencją, którą musisz wybudować w dziale marketingu, to jest dobra treść. To jest opowiedzenie o produkcie. Zuza musi mieć dobrą opowieść do podzielenia się, żeby ona miała do podzielenia się z klientami i żeby klienci mieli do podzielenia się między sobą. Zwróć uwagę, że nie powiedziałem, że Zuza musi mieć dobre reklamy. Ona musi mieć artykuły na blog, ona musi mieć genialne zdjęcia produktów, które zachęcają do kupna. Ma wideo na Instagram, wideo na YouTube, ale to nie są reklamy. Mówimy o opowieściach, które przyciągają ludzi. Zacznij zatem od treści, to jest pierwsza kompetencja.